ludzie, jakich nie znamy. Tak zatytułowana została wystawa fotograficzna tarnobrzeżanina Bogdana Myśliwca, jaką można oglądać w tarnobrzeskiej wozowni. Jest ona pokłosiem dwumiesięcznej wyprawy fotoreportera do Indii. Indie to olbrzymi kraj, liczą 1,5 miliarda ludzi, kontynent większy niż Europa. Teraz przedstawiam Państwu z tego wyjazdu dwa bardzo takie znaczące tematy. Jeden temat to jest, który byliśmy w górskich plemionach Indii. Bardzo rzadko tam turyści docierają, myśmy tam za specjalnym zezwoleniem dojechali i to są plemiona łowców głów. Drugie taka rzecz to po największych miastach też tematy, które były bardzo dla mnie takie jakoś ważne, slumsy. Bogdan Myśliwiec w Indiach był już po raz czwarty. W czasie długiej wyprawy zrobił ponad 25 tysięcy zdjęć, z czego na wystawie znajduje się zaledwie namiastka, około 50. Ich autor tym razem starał się pokazać ten kraj z nieco innej strony, zatrzymać w kadrze jego życie codzienne, różnorodność religijno-kulturową. Na wielu fotografiach uwiecznił także dzieci. W Indiach są rodziny bardzo wielodzietne, nawet do 20 dzieci rodzina liczy i tych dzieci jest, bardzo się pojawiają wszędzie. Jeżeli w większych miastach jest trochę tych dzieci żebrzących, to na prowincji się tego nie spotyka, a wręcz są bardzo uczynne. Polecam tu Państwu Życie na torach, tam dużo dzieci jest. Tak samo tutaj te warunki w tej łowcu głów. W bardzo trudnych warunkach zresztą mieszkają. Nawet Państwo sobie nie wyobrażają, że można żyć w przekroju pokój na 3-4 metry w 18 czy 20 osób. To dzieciństwo ich jest bardzo trudne, ale oni trochę inną filozofię życia jakby wyznają z tego względu, że jak pytamy ich, zawsze są uśmiechnięci, życzliwi i oni mówią, że jak w tym życiu będą dobrzy, to bogowie w następnym życiu reinkarnacji dadzą mi lepsze życie. Indie w obiektywie Bogdana Myśliwca można oglądać w wozowni do 4 marca. Fotoreporter zdradził, że już szykuje kolejną wystawę. Też byliśmy w Bangladeszu i w kwietniu będzie wystawa na Zamku Dzikowskim w Bangladeszu właśnie. Będzie troszkę inna wystawa. Ja myślę, że już trochę tych zdjęć będzie przebranych więcej i myślę, że tematów też będzie więcej. Wernisażowi w wozowni towarzyszył recital Martyny Puszki-Maziarz i Marcina Maziarza. Była to już kolejna propozycja kulturalna Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych FRAM. Jak zapowiada jego prezes Dariusz Chmielowiec, podobne w wozowni będą odbywały się cyklicznie.